Nazywam się Ela Łukomska i jestem opiekunem reprezentacji Azerbejdżanu na memoriale Huberta Wagnera w Krakowie. Brawa dla Polski! Oczywiście Azerbejdżan też otrzyma swoją porcję brawa, nieco później. Jako opiekun pracy zaczynamy od odebrania zespołu z lotniska. Czasami wiąże się to z bardzo długą podróżą, ale jest to praca bardzo przyjemna. Następnie do naszych obowiązków należy jazda z zespołem zarówno na treningi, jak i na mecze, ustalanie godzin posiłków, ustalanie godzin wyjazdów, odjazdów oraz załatwianie wszelkich spraw, o które drużyna nas poprosi. Przede wszystkim pytali o konieczność noszenia maseczek, o możliwość testów przed wylotem do swoich krajów oraz oczywiście pytali o obecność kibiców, bo jest ona potrzebna po ostatnim dość trudnym roku. Szczerze mówiąc, zaczęłam w 2014 roku i od tej pory jestem team guide'em na różnych turniejach rangi międzynarodowej oraz niekiedy na turniejach typu Liga Mistrzyń lub Liga Mistrzów. Oni nie spodziewali się tak ciepłego przyjęcia, bo na pewno wczoraj doping uskrzydlił ich w tych trudnych momentach w trakcie meczu. Bardzo podobała im się hala. Myślę, że do tej pory nie spotkali się aż z tak dużym i profesjonalnie przygotowanym boiskiem. Zbyt wygórowanych oczekiwań. Myślę, że świetnie się bawią na boisku, cieszą się z każdego zdobytego punktu. No jest to reprezentacja, która tak naprawdę została stworzona w ciągu trzech dni, więc super, że w ogóle udało się im tutaj przyjechać i grać na turnieju.